Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Tak szybko w pierwszym odruchu przychodzi nam odrzucić kogoś, bo do nas nie pasuje. Powodów zawsze jest wiele. Jezus patrzy na każdego z nas nieco inaczej. On potrafi w każdym człowieku dostrzec jakieś dobro, jakieś ukryte piękno. Od kilku lat zajmuję się pisaniem ikon. To doświadczenie nauczyło mnie, że jest coś, co przysłania wszelką brzydotę. Kiedy patrzę na swoje zrealizowane prace, jestem z nich zadowolony, jakbym nie dostrzegał drobnych uchybień, krzywych kresek. Tak mają wszyscy. Na jednej z wystaw zobaczyłem nową upieczoną artystkę, dumnie podnoszącą czoło w zachwycie nad swoimi bohomazami. Prace mi się zupełnie nie podobały, były jak prace dziecka z podstawówki, ale ona była z nich dumna. Wtedy zrozumiałem, że moje bohomazy też ktoś inny mógłby skrytykować. Każdy z nas patrzy na wytwory swoich rąk z perspektywy trudu i wysiłku, jaki włożył w ich powstanie. Wyobrażam sobie, że Bóg ma podobnie. On patrzy na ten nieudany, potworkowaty obraz siebie we mnie i nim się zachwyca, bo wie, ile trudu go kosztowało doprowadzenie mnie do tego stanu, w jakim jestem teraz. Bóg naprawdę potrafi zachwycić się mną, zobaczyć we mnie to, czego ja nie potrafię zobaczyć w samym sobie i w innych. Kiedy dziś po tej medytacji stanę przed lustrem, uśmiechnę się do siebie samego i powiem sobie, że Bóg tak pięknie mnie stworzył. I chociaż nie wiem do końca, co On we mnie widzi, to jestem szczęśliwy, że On mnie tak mocno kocha i nadal widzi we mnie swoje dzieło. A potem zacznę się uczyć dostrzegać dobro i piękno u innych ludzi. Będę patrzeć na innych oczami Boga, starając się w nich dostrzec oblicze najwyższego artysty.